Przystanek Historia, odcinek pierwszy. W wielu publikacjach pojawiają się nieprecyzyjne wyjaśnienia pochodzenia nazwy miasta Chojnice, sugerujące, że nazwa ta pochodzi od pospolitego drzewa chojny, to jest sosny lub jodły, o czym piszą w leksykonie Nazwy miejscowe Polski, historia pochodzenie zmiany pod redakcją Kazimierza Rymuta, a także w pracy profesora Mikołaja Rudnickiego Nazwy geograficzne polskie Pomorze. Jednakże etymologia nazwy Chojnice, miasta na Pomorzu, ściśle związana jest z nazwą rzeki Chojnica, która kiedyś płynęła przez sosnowe lasy otaczające miasto. Nazwa rzeki Chojnica została utworzona przez dodanie przyrostka ica do rzeczownika Chojna, a odnosi się do rzeki płynącej wśród chojen, czyli wśród sosen lub jodeł. Na Pomorzu Gdańskim przyrostek ica albo nica oraz owica były często używane do tworzenia nazw rzek i strumieni na podstawie pierwotnych nazw drzew, krzewów i innych roślin. Przykłady to m.in. grabica, strumień płynący wśród grabów, klonowica, czyli płynący pośród klonów, czy olszanica, strumień płynący wśród olch. Nazwa Chojnica jest zatem jednym z regularnych hydronimów, czyli nazw wodnych w systemie nazewnictwa Pomorza Gdańskiego. Dawniej rzeka Chojnica miała źródło na południe od obecnego miasta i uchodziła do Brdy na obszarze jeziora Łukomie, znanego bardziej jako Jezioro Charzykowskie. Dawna Chojnica jest utożsamiana z obecną Strugą Jarcewską, lokalnie nazywana Modejką, która razem ze Strugą Czerwoną, czyli dawniej zwaną Kopernicą, i Strugą Ostrowską, lepiej znaną jako Struga Siedmiu Jezior, stanowią prawobrzeżny dopływ Brdy uchodzące do jeziora Łukomie. Pisownia miasta na przestrzeni dziejów kształtowała się w następujący sposób. Nie będę łamał sobie języka, możecie to przeczytać sami na ekranie. Myślę, że warto zapamiętać oprócz nazwy Chojnice jeszcze Konic, nazwę grodu używaną podczas zaborów przez ludność niemieckojęzyczną, i te dwie nazwy zupełnie nam wystarczą. Historia Chojnic sięga średniowiecza. Zgodnie z badaniami archeologicznymi, na przełomie XI i XII wieku istniała tu osada, która była otoczona wałem ziemno-drewnianym. Nazwa Chojnice pojawia się po raz pierwszy w źródłach pisanych w 1275 roku, w dokumencie wystawionym przez księcia pomorskiego Mestwina II. Dziś na pamiątkę tego wydarzenia mamy w naszym mieście ulicę Mestwina. Osadnictwo w tych okolicach jednak jest znacznie wcześniejsze, bowiem po drugiej stronie jeziora Charzykowskiego, na jednym z półwyspów, odkryto wczesnosłowiańską osadę piastowską z IX wieku, należącą do kasztelanii w Szczytnie nad Brdą. Na pewno w którymś z kolejnych odcinków pojedziemy tam z kamerą. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z przełomu I i II wieku naszej ery, i są to kamienne kręgi w niedalekim Leśnie, wśród których odkryto groby skrzynkowe z V wieku przed naszą erą. Ale to również temat na kolejny odcinek. Na początku XIV wieku Krzyżacy opanowali Pomorze Gdańskie i prawdopodobnie to od nich przed rokiem 1320 Chojnice otrzymały prawa miejskie. Odnowiony przywilej lokacyjny datowany jest na rok 1360. W tym czasie miasto zostało silnie ufortyfikowane. Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty murów obronnych i baszty oraz jedna z trzech bram. A położenie pomiędzy dwoma jeziorami sprawiło, że Chojnice spełniały ważną rolę w systemie obronnym państwa krzyżackiego. Ponadto miasto leżało na szlaku z Brandenburgii do stolicy zakonu krzyżackiego, czyli Malborka, oraz na skrzyżowaniu dróg handlowych, co sprzyjało rozwojowi gospodarczemu. Na przełomie XIV i XV wieku zorganizowało się więc w naszym mieście wiele cechów rzemieślniczych.
Jak widzicie, jest więc o czym opowiadać, a kolejny odcinek już za tydzień. Mówić będziemy o herbie Chojnic, który jest również związany z pierwotną puszczą, jaka otaczała gród, nomen omen Tura. Jeśli chcesz więcej takich historycznych ciekawostek o Chojnicach i okolicach, zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Cześć!